Jestem na miejscu startu do marszu w miejscowości Zaubica Nowe, obok kościoła i w przystanku znajduje się prywatna cukiernia. Wyśmienite wyroby, jest otwarta, zakupy zrobiłem. Dzisiejszy marsz od punktu startu w Nowych Zaubicach prowadzi najpierw wśród zabudowań. Jest to dystans około 1 km, ale jest przyjemnie, pogoda super, nie ma słońca, ale nie jest też mocno zachmurzone niebo. Nie pada, to jest najważniejsze. Temperatura wynosi około plus 4-5 stopni Celsjusza, ale jest to bez znaczenia, bo po kilkuset metrach jesteśmy już rozgrzani i możemy śmiało maszerować. Gdzieś po dystansie 1 km skręcę w lewo i dalej już marsz będzie odbywał się w kierunku miejscowości Kuligów drogami leśnymi. Na tym odcinku marszowym nie ma już chodnika, prawie nie ma pobocza, no ale ruch samochodowy jest tu żaden. A więc bezpiecznie maszerujemy bardzo dobrą drogą asfaltową przy lesie. Las jest z lewej oraz z prawej strony. Bardzo przyjemnie możemy maszerować w kompletnej samotności. Ciężko w tym rejonie spotkać człowieka w tym okresie albo auto. Po pokonaniu dystansu 1750 metrów od przystanku autobusowego autobusu 705 w miejscowości Nowe Zaubice skręcamy w lewo. I tu już droga aż do miejscowości Kuligów będzie wiodła przez las. W oddali widzę biegającą młodzież. Prowadzi tędy również szlak rowerowy koloru czarnego oraz zielonego. A więc idziemy dalej przed siebie. Do Kuligowa. Droga jest częściowo utwardzona. Dosyć grubym żwirkiem. Idzie się nadal dobrze. Wody, kałuż z wodą nie widzę. Wszystko jest ok.
i po około 3 km marszu dochodzę do pierwszego zabudowania. Po lewej stronie tego zabudowania kiedyś była tam niewielka galeria. Zobaczymy, czy nadal jest. Fajne miejsce zamieszkania, kompletnie w lesie, a po lewej stronie przy lasku znajduje się niewielka pasieka. Idziemy nadal w kierunku zabudowań, dalej na wprost, nieco lekko w lewo, w kierunku docelowym miejscowość Kuligów. Tam będzie pierwszy punkt odpoczynku na śniadanie. Jest tam taka fajna wiata, bardzo duża, z ławami, ze stołami. Jest to bardzo wygodne miejsce na zrobienie przerwy i spożycie posiłku. No, na takim odludziu w lesie to można żyć. Tak to można żyć. Tu przy samej drodze, gdzie kiedyś była taka mini drewniana galeria, jest również miejsce odpoczynku. Złożone z ogniska, ław dwóch oraz stołu. No z galerii to już niewiele zostało. Idę dalej na wprost. Tuż po przejściu skrzyżowania nie trudno nie zauważyć, że po lewej stronie znajduje się kolejny domek, a po prawej jest to raczej działka letniskowa. A my idziemy dalej na wprost. Znowu marsz będzie prowadził przez las. Idziemy dalej. Na obrzeżach Kuligowa spotykamy dwa przepiękne stare dęby. Średniej wielkości. Proszę, jeden jest po lewej stronie drogi, a drugi po stronie przeciwnej. Piękne, dorodne dęby. Jeszcze przez nikogo nie zniszczone. Oby żyły jak najdłużej. Piękne miejsca, piękne dęby. Do Kuligowa zostało nam już niewiele. Idziemy dalej. Po przejściu ponad 4 km drogą polną, piaszczystą, ale bez kałuż, bez żadnych problemów dochodzę do pierwszych zabudowań w miejscowości Kuligów. Jest tu sporo domków letniskowych, a także zabudowa mieszkalna. Niektóre domki, tak jak ten widoczny po lewej stronie od drogi, jest budynkiem dopiero budowanym. Jeszcze bez tynków, ledwie zadaszonym dachem pokrytym papą. Piękne miejsce do zamieszkania. Jest tu, jak widać, linia elektryczna trójfazowa. Do centrum Kuligowa jest niedaleko. Tam są sklepy.
przychodnia, kościół, a nawet muzeum regionalne. Fajne miejsce na zamieszkanie. A ja nadal idę tą samą drogą w kierunku Kuligowa, którą prowadzi czarny szlak pieszy i niebieski rowerowy. Idziemy dalej. Do skrzyżowania mojej drogi marszu żwirowej, ale nie złej, z drogą asfaltową, która przebiega przez Kuligów, zostało mi zaledwie około 50 metrów. I dalej już prosto drogą asfaltową dojdę do miejsca odpoczynku, do wiaty turystycznej, w której można zjeść śniadanko. Tu po lewej stronie drogi, ulicy Rady Miejskiej, jest już niewielkie, dość równe pobocze. Da się iść. To pieski stróżujące. Jest to na wsi. Dalej oznakowanie naszych szlaków. Doszedł jeszcze szlak pieszy koloru czerwonego. Na horyzoncie za skrzyżowaniem widzę już moją wiatę. Wiatę turystyczną. Fajne miejsce w Kuligowie. W pobliżu znajduje się sklep. Dla niektórych może to być istotne. No i doszedłem do wiaty w Kuligowie. Przy wiacie znajduje się drogowskaz mówiący o kierunku poruszania się do skansenu w Kuligowie. Tablica informacyjna, znaki szlaków turystycznych oraz sama wiata. Bardzo duża, na kilkanaście osób. Są ławy, stół, kosz na śmieci oraz stojaki drewniane na rower. No i w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów po przeciwnej stronie znajduje się sklep spożywczy. Właśnie dochodzę do końca miejscowości, chyba wsi Kuligów, i rozpoczną się tereny rozlewiska Bugu. Tu kiedyś można było przyjechać, stanąć autem. Nie wiem jak jest teraz, zaraz się wszystko okaże. Przydrożna kabliczka. Proszę. Myślę, że chyba raczej tak, bo już w oddali widzę stojący kamper. Nie wszędzie można tu wjechać. Jest to znakowanie wyraźnie zabraniające swobodnego ustawiania pojazdów. Ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda w realu. W tym miejscu jest pastwisko i tu parkować aut nie wolno. Obok po lewej stronie mamy wał. Wejdźmy na niego
w miejscu do tego przeznaczonym do wejścia na teren rekreacyjny. Kiedyś byłem tu kamperkiem. Jeszcze spory teren zalewowy. Tutaj Bóg meandruje. Jego główny nurt jest o wiele dalej stąd. Ale jest też sporo miejsca od strony wału, gdzie można stanąć kamperkiem. Kiedy byłem tu w lecie, nie było w tym miejscu aż tyle wody. No, teraz śnieg stopniał, wody jest więcej, a tu bobry próbują podgryźć bardzo grubą, gdzieś tak o średnicy 2 metrów wierzbę. Wody jest sporo, dlatego wydaje się, że ten wał, na którym stoję, jest w pełni uzasadniony. Okolica to domki letniskowe oraz zabudowa jednorodzinna. Idziemy dalej w kierunku widocznego w oddali kamperka. Lokalną drogą gruntową, ale utwardzoną, tak zwaną żwirówką, dosyć dobrą, dochodzę do miejscowości Stasiopole. Jeszcze troszkę w Stasiopolu i będę skręcał w prawo do kolejnej miejscowości. Stasiopole, ulica Rzeczna. Tą drogą przyszedłem, a tu proszę, przy samej drodze przepiękne, olbrzymie starorzecze Bugu, a na wprost widoczny kościół w Popowie. Piękne miejsce, przepiękne miejsce, mnóstwo łabędzi, kaczek. No i po chwili skręcam w drogę polną w prawo i będę kierował się dalej. We wsi tej znajduje się jeszcze sporo, tuż nad wodą, nad rozlewiskiem Bugu, sporo starych zabudowań, sporo domków letniskowych, jak widać. Tuż po lewej stronie znowu będzie kolejna staruszka stodoła. Oto ona z tej strony. Za chwilę zobaczymy ją z przodu. Biskiek. A przy niej niewielki domek. Trudno powiedzieć, mieszkalny czy letniskowe. Fajne miejsce, zadrzewione i przy samej wodzie. Coś pięknego. Od ostatniego miejsca szlak wiedzie drogą publiczną, ale ruchu samochodowego prawie tu nie ma. Zbliżam się do obszaru zabudowanego miejscowości, po czym skręcę w prawo do miejscowości Cisie. Po lewej stronie znajduje się jakiś rów odwadniający, to tu jest pełno terenów podmokłych.
jest i widoczny na wprost przystanek autobusowy, autobusu oznaczonego literką Z4, który stanowi regionalną komunikację bodajże Radzymina. No a ja kieruję się na prawo do miejscowości Cisie. Ot i ona. Tu z racji ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę będę musiał zmniejszyć prędkość marszu. I tak zrobię. A może ten znak dotyczy kroków? Od skrzyżowania z drogą asfaltową rozpoczęła się droga leśna. Jest bardzo cicho. Fajnie las. Fajne brzozy. I od tego miejsca zostało mi 40 minut do odjazdu autobusu w kierunku Warszawy. No i dystans 3,9 km. Czy zdążę? Ja zakładam, że tak. Chociaż w nogach mam już 14 km. Ale nic to, idziemy dalej. Muszę zdążyć na autobus, bo następny niestety, ale będzie za 2 godziny. Cóż ja mógłbym robić 2 godziny na przystanku? Na przystanku bez żadnej wiaty. Na szczęście obok jest prywatna cukiernia. Jest i kościół. Ale co ja mogę robić w prywatnej cukierni 2 godziny? Co ja mogę robić w kościele 2 godziny? A więc muszę zdążyć. Teraz to już tylko czas mnie niesie. Frunę. Ja sobie spiesznie idę. Idę. A tu, przy samej drodze, domniemam grób żołnierski. Z takim stalowym krzyżem oraz stalowym hełmem przestrzelonym. Oznaczony ten grób, to miejsce, jest takimi patykami. No i ktoś tu trochę dba, bo zostawia świeczki. Piękna sprawa, szlachetny gest. Idziemy dalej. Na naszą... Kilka metrów dalej znajduje się kolejna mogiła kolejnego poległego żołnierza. Ta jest bez hełmu, ale też jest oznaczona patykami i stoją świeżo postawione lampki. Rozejrzę się po okolicy, czy jeszcze są kolejne groby. Nie, tu w pobliżu już ich nie ma, a więc tu też były kiedyś walki. Idziemy, bo autobus na mnie nie poczeka. Przy ulicy Kościelnej w Załbicach jest kościół? Jest. Za chwilę będzie cukiernia? Będzie. Obok cukierni przystanek? Też będzie. I w taki oto sposób ten przystanek tym razem będzie moim przystankiem końcowym, a więc metą. Jeszcze kilka godzin temu był punktem startu do marszu. Generalnie marsz bardzo się udał. Pomimo takiej porannej mrzawki, potem już nic nie padało. W zasadzie drogi były suche.
była piękna pogoda, bo bezdeszczowa, lekkowieczna, która osuszała teren. Były piękne trasy w lesie, były przejścia przez cztery fajne wioseczki, była cukiernia, były ciastka w cukierni, były rozlewiska Bugu, były. No można powiedzieć, że wszystko było i zgodnie z moim założeniem przyszedłem na miejsce przystanku Nowe Zaubice 01 przed czasem. Troszkę przycisnąłem na koniec, ale warto było. Może jeszcze podejdę do cukierni, ale chyba nie, bo zostało mi jeszcze 5 ciastek zakupionych rano. Kościół w Zaubicach. No i to by było na tyle.